To nie tutaj. Co ma znaczyć nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny tak nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Pieniądze? Tak? Mogę jakoś pomóc? Zawsze. Rację. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a formalności. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się wpycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już trzech takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz cię nauczę kultury. Spróbuj tylko. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Ona mogła pójść. Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Ciekawe, skąd miała tyle pieniędzy. Zawędrowałem do archiwum. Mogę jakoś pomóc? Wszystko w porządku? I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Co
Estelinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Siedzę ostatnio w domu i nagle pukanie do drzwi. Otwieram, a tam... Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać.